Siema, typy za na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskiej przygody na najnowszy film oto z tej wody, czyli woda Stowarzyszenia, nie inaczej. Jest na tą chwilę 6:23, piątek 24 czerwiec i dla Was nakręcę jakiś materiał. Jest ze mną wspólnie Daniel Witam. i na wejściu Daniel złowił Jesiotra metrowego. jesiotra metrowego, zobaczcie sami. A więc co to jest? Jesiot. Jesiot zięciu. Piękny. Największa twoja ryba? No, największa. I to od razu po zarzuceniu, tak? No. No i piękny jesiot. I zadowolony. O to chodzi. Taki ładny metrówka. Baja. A więc gratulacje. Gratulacje. I o to w tym wszystkim chodzi. I tak to mniej więcej wyglądało. A więc, drodzy Państwo, pierwsza rybka u Daniela jest, czyli Daniel przyszły zięciu, czyli chłopak Patrycji, którą serdecznie pozdrawiamy. Patka. Cześć, cześć. Jesiot jest. Daniel zadowolony i o to w tym wszystkim chodzi. A ja czekam na pierwszą rybę. Więc po krótkim wstępie jedziemy z tym koksem. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym koksem, bo już późno. No i druga u Jest. Daniela, czyli amurek. Czyli pyza zerowy. A zięciu drugą rybę. Więc drodzy Państwo, wyjmij ją z żyłki. Do podbieraka ją wsadź. No i wypuść. Z podbieraka. Tylko złapiesz, tak Ci mówiłem. I drugi amurek. Baja. A ja dalej zerowy. Poleciała. A więc nie jestem zerowy, mam i ja, żeby nie było, drodzy widzowie, to mam i ja taki 55 cm pełnouski. Więc jak dla mnie pierwsze koty za płoty, wzięcia dwie ryby, czyli jesiot metrowy, amur, u innych kolegów nic. Jeden pan już się zawija, a ja pierwsza ryba i oby nie ostatnia. Więc drodzy Państwo, nic nie bierze, nic nie skubie, ale walczymy dalej, dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy. No i łapiemy słonko, jak widzicie sami, bo jak ryby nie biorą, to chociaż słońce łapiemy i tak to mniej więcej leci. Piszczu, uśmiech, jest ryba? Jest, zobaczymy co. Czyli trzecia sztuka. Kij pracuje, adrenalina i ryba jest. I taki ile? Długość? 66. 66, taki piękny karpik. I wraca do wody na matę. I dziękujemy. Baja i zięciu rządzi i tak to widzicie wygląda. Widzisz, jaka żywa, mocna ryba. Gratulacje. A więc mam ja, ale nie taki duży jak no i taki. Jak mówię, jest pełnouski. No i baja. Taki u mnie 45 cm leszczyk. No ale cieszy. Cieszy. Lepszy ryc niż nic, jak to się mówi. No i walczymy dalej. Jest pytka.
Jest? Jest. Coś dużego? Może być. Może być, to się okaże, tak? Taki. Chciałeś koi? Chciałem. Marzy koi. Pytałem Daniela, drodzy widzowie, co by chciał złowić za rybę teraz. Miał jesiotra, miał amura, miał i karpia. I co powiedziałeś? Że chcę karpia koi. Karpia koi. I co? Jest? Jest. I więc wędruje do wody. Pomału krawetkę może. Chciał koi, ma koi. No i widzicie, wszystkie ryby. Dziękuję, płyń po kość dorosłego. I taki maluszek, drodzy Państwo, czyli pora obiadowa, tu takie maluszki, no ale cieszy, płyń po kogoś dorosłego, byku, poważną jakąś rybkę. I oto taki kolejny maluszek, ale ładnie ubarwiony. Więc baja i wędkujemy dalej. A więc mam ja amurka, no i baja, czyli coś zaczyna się dziać w popołudnie. Nieduży amurek, baja. A więc taki ładny. Więc baja. Czyli mamy gościa, ptaszka. Czyli panie, jest coś? Jest. To znaczy co jest? Zobaczymy. Zobaczymy, ale ryba jest na pewno? Na pewno. No i dobrze. I taki ładny Daniela karpiczek, pełnołuski. Nie będziemy ryby męczyć. I wypuść go. I zejdź. I odwróć kosz. Czekaj. I do góry. Zaplątał się chyba jak tamten. No to pociągnij patyk. Baja. No i drodzy Państwo, taki 71. Weź go wsadź do środka. Z łaski swojej, zięciu. I takiego ładnego, który pyza złowił. Oczywiście wraca do wody. I wędkujemy dalej. Czyli dzięki Ci za walkę. Taki ładny 71. Pan Amur. Dotlenimy go. Baja. Dzięki Ci za walkę. No to po prostu dzisiaj przeszalałeś. 5 masz rekordów, tak? Jakby nie było. No w sumie tak. Tak. Życiówki. Życiówki, jak to się mówi. Czyli pełnołuski, życiówka. Goły, życiówka. Koi. Koi, pierwszy w życiu. Jesiot. Amur, życiówka. Jesiot, życiówka. Czyli 5 życiówek. No i połowione, nie? Połowione. No bo jak widzicie, drodzy Państwo, Daniel... Tak? Tak. Tak, no. Po prostu wędkuje, ale to nie ma czasu za bardzo i to pierwsze początki nie, z wujkiem czy z jak, nie? No. I tak kilka lat temu, więc zabrałem go nad wodę. No i tak widzieliście, chłopak radzi sobie, będą z niego ludzie, czyli dobry wędkarz, sam zarzuca, sam holuje. No i wyholował 5 swoich życiówek.
na wodzie stowarzyszenia, do którego należę. No i zadowolony jesteś, nie? Woda ci się podoba, tak? Podoba, fajnie. No i tak trzymać, drodzy Państwo. A teraz wędkujemy dalej i zobaczymy jeszcze co i jak. A więc, drodzy Państwo, leciało tak, pokazane na filmie, brało to, co widzieliście i tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Więc połowione, połowione. Więc, drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną, a dobre, złe. Jedziemy na Kielce. Cześć, cześć. Trzymajcie się. Siema, cześć.